Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj siejemy w gruncie. Pokażę Wam, co ja teraz już będę wysiewać, co będę już nawet sadzić. Wszystko Wam poopowiadam. Na chyba styczniowym albo lutowym odcinku dodawałam Wam plan warzywnika, uwzględniając płodozmian z warzywami, które rosły w poprzednim roku. Jak chcecie w swoich ogrodach wprowadzić płodozmian, to słuchajcie, napisałam dla Was poradnik. W opisie tego filmiku macie link do tego płodozmianu, możecie sobie zamówić. Jest tak napisany, że każdy największy amator poradzi sobie, żeby wprowadzić płodozmian do swojego ogródka. Także jeżeli płodozmian dla Was jest problematyczny albo w ogóle nie wiecie, co to jest płodozmian, to sobie zamówcie ten płodozmian. Będziecie mieli zawsze dostęp do tego, jak sobie ułatwiać pracę w ogrodzie. Płodozmian jest bardzo ważny, ważniejszy niż uprawa współrzędna, dlatego że dzięki temu, że jak wprowadzicie płodozmian do swojego ogródka, to nie będziecie mieli takich problemów ze szkodnikami, z chorobami, które na okrągło gdzieś tam wracają w naszych ogródkach. Będziecie je eliminować. Pewnie nie za wiele widzicie z tej kartki, ale na odcinku dokładnie Wam omawiałam krok po kroku, co jest u mnie przed plonem, co jest po plonem i dokładnie te wszystkie karteczki odsłaniałam, co rosło w zeszłym roku i podpowiadałam, jak to wszystko posiać. A dzisiaj to będziemy po prostu wysiewać. Dzisiaj będę wysiewała, w ogóle pamiętajcie o tym, że do odcinków dodajemy rozdziały, czyli na tym pasku, na którym się przesuwa cały filmik, możecie sobie kliknąć, tam się od razu zrobi taki spis treści, będziecie mogli sobie przechodzić do konkretnych warzyw, bo na przykład nie chcecie oglądać długich odcinków, tylko chcecie konkretną informację sobie z nich wyciągnąć. Dzisiaj będę wysiewała bób, będę też sadziła bób, który mam już w szklarni. Będę też wysiewała groszek cukrowy w ogóle... I bób, i groszek cukrowy. Najpierw robię sobie rozsadę w szklarni. One już teraz są ładne, piękne, wykiełkowane i będą nawet 2 tygodnie wcześniej niż te, które wysiewam sobie do gruntu. Zawsze robię tak, żeby wyciągnąć z ogródka najwięcej jak się da. Więc takie podpędzanie roślin w swoich szklarniach, tunelach, w inspektach przyspiesza i zwiększa Wasze plony. Żeby mieć ciągłość w uprawie, żeby nie mieć groszku tylko na raz w wielkich, hurtowych ilościach, tylko cieszyć się groszkiem praktycznie przez cały sezon. Wysiewam go co 2, co 3 tygodnie, zależy jak mi tam się przypomni, ale zawsze startuję tak, że jak wysiewam groszek, to też już sadzę od razu te moje gotowe, podrośnięte rozsady. Te wyrośnięte, które wsadzę, one będą te strąki dawały już mi za jakiś miesiąc, a te, które dopiero dzisiaj wysieję, za na przykład 1,5 miesiąca, więc ten się skończy, a ten dopiero zacznie. Tego usunę, wsadzę sobie tam coś innego, a ten będzie akurat u mnie nas wykarmiał. Tak samo z bobem. Następne, co będę wysiewała, to rzodkiewki. Rzodkiewki najlepiej rosną teraz właśnie, w marcu, w kwietniu, jak je wysiewacie, to one są najsmaczniejsze. Pamiętajcie o tym, że rzodkiewki lubią wilgoć, więc musicie je dosyć często podlewać. Jeżeli nie będziecie podlewać swoich rzodkiewek, albo będą po prostu rosły w takich suchych miejscach, to one wtedy będą bardzo ostre i takie malutkie. A jak będziecie podlewać je dosyć często, to one będą fajne, soczyste, takie większe, ale też nie ma co przesadzać, bo z kolei jak będziemy za mocno zalewać rzodkiewki, to one będą takie aż za soczyste, takie wodne bardzo. I im rzodkiewki mają więcej wilgoci, tym rosną delikatniejsze, a im mają mniej tej wilgoci, to są po prostu bardziej ostre. Będę też wysiewała sałatę. Mam zrobioną sałatę, rozsadę sałaty w szklarni, ale tamtą sobie zostawię. Później, jak gdzieś tutaj coś mi nie wzejdzie, to sobie będę najwyżej pikowała. Ale w sałaty w szklarni mam bardzo dużo wysianej, także poczekam, aż tutaj w gruncie sobie ze spokojem ładnie urośnie. Będę wysiewała też marchewkę. Marchewkę w kilku odmianach. Bardzo lubię tą fioletową. Jeżeli jeszcze jej nie mieliście w swoich ogródkach, to bardzo Wam polecam, bo ona jest bardzo smaczna i taka właśnie kolorowa. Idealnie nadaje się do surówek. Ale do rosołu absolutnie nie, bo zabarwi Wam cały rosołek. Wysiewam też kolorową marchewkę. Ta żółta i biała zazwyczaj rośnie taka wielka, że świetnie nadaje się do, jako nos do wielkich bałwanów zimą, bo rośnie naprawdę bardzo duża. No i moja ulubiona marchew to marchew bolero. Marchew bolero
rośnie taka ładna, duża, soczysta i jest bardziej odporna. Już mam wysianą pietruszkę i korzeniową, i naciową, więc jeżeli jeszcze nie wysialiście sobie pietruszki, to koniecznie ją wysiewajcie teraz, bo pietruszka bardzo długo wschodzi i żeby cieszyć się takim ładnym wschodem, to najlepiej jest ją wysiewać już w lutym. Także jeżeli nie wysialiście jeszcze pietruszki, to już ją wysiewajcie, dbajcie o to, żeby ziemia non-stop była wilgotna, żeby ona skiełkowała jak najlepiej. Już można też wysiewać szpinak. Szpinak, słuchajcie, jest rośliną krótkiego dnia i jeżeli będzie już za ciepło, to on po prostu zacznie kwitnąć. Podobnie jak rzodkiewki, także musimy wysiewać go dosyć wcześnie. Jeżeli w swoich ogródkach nie macie koperków z zeszłego roku, znaczy jeżeli w waszych ogródkach w zeszłym roku rósł koperek, to na pewno wam się wysiał i naturalnie sam wzejdzie za chwileczkę, jak się tylko ziemia ociepli. Ale jeżeli chcecie mieć po prostu więcej koperku, bo chcecie sobie go zamrozić, tak jak ja, no to koperek wysiewamy jeszcze dodatkowo teraz w rzędach. Część koperku później warto zostawić, żeby sobie zakwitł, żeby był do ogórków kiszonych. Możecie też wysiewać sobie pietruszkę naciową, za chwileczkę będę pokazywała, jak to wszystko robić. Dodatkowo możecie sobie też oczywiście wysadzić dymkę cebuli. Ja, jak widzieliście na filmikach poprzednich, wysiewałam cebulę z nasion, ona będzie do przepikowania. Ja ją jeszcze trochę potrzymam w szklarni, niech ona sobie tam ładnie podrośnie i gdzieś tak w połowie kwietnia ją sobie wysadzę do gruntu. A teraz tak po prostu na szczypiorek wezmę sobie dymkę, bo ja osobiście wolę tą cebulę, którą mam wysianą z nasion, niż tą, którą teraz wysadzę. Jakoś tak bardziej mi smakuje ta, którą wysiewałam. Szczególnie, że ja akurat bardzo lubię szalotkę, a szalotki nie mam tutaj. To co, idziemy siać i sadzić. Chodźcie. To co, bierzemy się za bób w pierwszej kolejności. Tutaj mam gotową rozsadę bobu, którą zrobiłam 21 lutego. Jak to zrobiłam? Macie odcinek oczywiście na kanale. Wyciągam sobie sadzoneczki. Zobaczcie, jakie piękne systemy korzeniowe, jakie to już jest duże, to już tak czeka na to, żeby wsadzić do ziemi. Nie przeciągajcie też w nieskończoność tych sadzonek, bo po prostu, jejku, jak jest sucho, po prostu one się męczą później w tych doniczkach. Ja tutaj miałam bardzo duże doniczki, a jednak mimo wszystko zobaczcie, jak te systemy korzeniowe czekały, żeby wyjść. Jest bardzo sucho, słuchajcie, trzeba podlewać. Taka sucha wiosna, no nie zapowiada się zbyt dobrze całego ładnego sezonu. Będziemy musieli po prostu zadbać o to, żeby łapać deszczówki. Ja w swoim ogrodzie mam beczki. Jeszcze teraz sobie wezmę na szklarni, zrobię rynnę, żeby łapała wodę. Dobra. Słuchajcie, rozsadę bobu wyciągam sobie, wkładając palec na dół. Czasami jak się zaczyna rozsypywać ziemia, bo powinno być lekko przesuszone, żeby wychodziło lepiej, to po prostu wyciągam sobie za pomocą łopatki i wkładam bób na tą samą głębokość, jaką rósł sobie tutaj w doniczkach. Będę wysiewała go, czy wsadzała w trzech rzędach po 5 sztuk, bo akurat tutaj ta skrzynia jest dosyć duża. Zobaczcie, jaki pięknie rozrośnięty system korzeniowy. To wszystko wkładam tutaj do dołka i przesypuję ziemią. Ponieważ jest tak bardzo sucho, to koniecznie trzeba to będzie wszystko podlać. I tutaj ostatnie. Masakra. Po prostu pieprz. Następna linia. Wyznaczam sobie już deską. Wtedy ładnie jest wszystko równiutko. To co? To teraz bób ładnie jest już wysadzony. Za chwileczkę to wszystko trzeba mocno podlać, bo przy takiej suszy to słuchajcie, podlewanie, bez podlewania się nie obędzie, nie ma szans. Tu sobie ładnie wszystko za chwileczkę wyrównam i bierzemy się za wysiewanie obok. I tak jak widzicie, ta rozsada już sobie ładnie rośnie, bo mierzyłam przed chwileczką temperaturę, gdzie jest ten termometr, tak Marka? Ach tu.
Mierzyłam sobie przed chwileczką temperaturę takim termometrem i 9 stopni pokazało, także ziemia już jest naprawdę bardzo ładnie wygrzana. Także jak widzieliście, tu mam wysadzony bób, który był wysiany w lutym, a teraz obok tutaj, żeby utrzymać ciągłość w zbiorze i żeby nie być zarzuconą dużą ilością bobu, to sobie go teraz wysieję obok z nasion. I ten z nasion będzie zdecydowanie później niż ten, który tutaj jest. Tego zjemy, a ten dopiero zacznie kwitnąć. Tylko pamiętajcie o tym, że bób trzeba wysiać jak najwcześniej się da, bo bób po prostu później jest atakowany przez mszyce. I jak będziecie odwlekać z wysiewem bobu, to po prostu będzie trzeba bardzo mocno o tą mszycę walczyć, żeby ją zlikwidować. A jak wysiejecie sobie bób wcześniej, to często jest tak, że strąki już są zawiązane, a mszyca dopiero zaczyna go atakować. Bób wciskam sobie w ziemię na głębokość około 2 cm. W takich odstępach, jak tutaj widzicie w sadzonkach, tak na szerokość mojej dłoni. Po jednym nasionku, możecie dawać po dwa, jeżeli boicie się, że nie będą Wam odpowiednio wschodzić. Ja daję po jednym, najwyżej będzie pusto. I też w trzech rzędach sobie tutaj wysieję po 5 nasion. W rzędzie wytyczam sobie linię deską, dzięki temu w końcu będzie prosto u mnie w ogródku. Możecie też sobie poukładać nasiona na ziemi, żeby sobie za chwileczkę je wszystkie powciskać. Jak tu mamy, żeby było równiutko, słuchajcie, no jak już ma być równo, to niech będzie równo wszędzie. I teraz na 2 cm. 2-3 cm. Zależy jaką macie ziemię, bo jak macie taką piaszczystą, to może trochę głębiej. W tych opakowaniach to jest czasami tak mało tego bobu. Można też kupować bób na kilogramy, jak bardzo lubicie. Albo zostawić sobie na grządce bób i zebrać nasionka z takiego właśnie zasuszonego, tak jak fasolki szparagowe. Tu już budzą się poziomki. Jeszcze lada, moment i będą gotowe do zbioru. Ok, teraz zabieramy się za groszek. Groszek cukrowy, tak samo jak bób, będę wysadzała do gruntu. Już gotowe sadzonki, zobaczcie jakie ładne. Już zaczynają wypuszczać te wąsy czepne, więc już najwyższy czas na to, żeby po prostu je tu wsadzić. Jak widzicie, rozsada stoi pięknie na baczność. To jest bardzo ważne. Jeżeli sadzicie, siejecie, jeżeli wysiewacie groszek i chcecie zrobić tą rozsadę sobie szybciej, to musicie mieć niestety albo szklarnię, albo inspekt, bo na parapetach się nie uda. Na parapetach jest mocno wyciągnięty, taki lichy, szybko się pokłada, a tutaj zobaczcie, jak pięknie sobie stoi. Także zadbajcie, żeby miał zimno. Groszek lubi rosnąć w chłodzie. I groszek, ten tutaj, będę miała tutaj na takiej podporze. Więc groszek wysiewam sobie tutaj w takim kole. I wysiewam i wysadzam, bo ja nie chcę wbijać sobie tych patyczków, tylko właśnie wolę, jak takie wigwamy to się chyba nazywa, jak one sobie tak rosną właśnie w kółko. I tutaj każdą sadzoneczkę wyciągam sobie z doniczki. Też zobaczcie, jak pięknie rozrośnięte. To jest powód do dumy, słuchajcie. Takie piękne systemy korzeniowe. I wysadzam sobie tutaj. Jak będziecie w ogóle wysiewać sobie groszek na rozsadę, to pamiętajcie o tym, żeby używać dosyć dużych doniczek, bo bób ma głęboki system korzeniowy i w takich malutkich będzie miał za mało miejsca. Trochę sobie zgniatam doniczkę dookoła, opukam i wychodzi. Zobaczcie, zobaczcie jak ładnie. Hop. I tak w kółko sobie tutaj dookoła go wysadzę. Ten groszek też wysiewałam 21 lutego razem z bobem. Chyba nawet macie odcinek na kanale o tym. Słuchajcie, teraz tak wysadzony groszek oczywiście trzeba podlać, a szczególnie jak jest tak sucho jak u mnie. I ja to ten groszek, żeby jak najszybciej mi urósł, dam tutaj tunel z białej włókniny i zostawię ten tunel tak długo, dopóki nie zacznie mi ten groszek kwitnąć. Ale jak tylko poszukam w magazynku, wbiję tutaj takie małe tyczki, żeby już mi się piął. I później jak zdejmę tą białą włókninę, to sobie położę tutaj te duże tyczki takie, po których on będzie już szedł tak bardzo wysoko.
Teraz, gdybym nie dała takich nawet małych patyków, to on zacznie się pokładać, zacznie się plątać. Dlatego bardzo ważne jest, żeby coś jednak mimo wszystko dać, po czym już będzie się chwytał. Tutaj obok, tak samo jak z bobem, wysieję sobie groszek już po prostu z nasion. Zrobię sobie tutaj tak w miarę miejsce, wyznaczę sobie kółko. Proste jak zawsze. I tutaj sobie zaraz powysiewam groszek. Na początku sezonu lubię sobie wysiewać ten groszek 6-tygodniowy. On naprawdę bardzo szybko rośnie i jest bardzo smaczny. I tutaj sobie po 2 nasionka, po jednym nasionku wciskam dookoła w te kółko. I jak tylko mi wzejdzie, to też nakryję go włókniną. Groszki wciskam na głębokość około 2 cm, żeby ładnie kiełkowały. I też obficie podlewamy, bo groszek, słuchajcie, no musi napęcznieć najpierw, żeby zacząć wydawać korzonki. Jeżeli zależy Wam na szybkim wschodzie, to możecie taki groszek sobie namoczyć przez noc. On sobie wzrośnie i wtedy będzie po prostu kiełkował szybciej. Równo groszek, jak i bób, żeby Wam szybciej wykiełkowały, jak wysiewacie z nasion, najlepiej jest namoczyć przez noc w wodzie. On sobie naciągnie i bardzo szybko zacznie kiełkować. A taki właśnie jak tutaj wysiany prosto z paczki, to wykiełkuje mi później, no ale mi zależy na tym, żeby utrzymać ciągłość. Ja groszek wysiewam co 2-3 tygodnie, żeby tą ciągłość w sezonie mieć cały czas. To co? Bierzemy się za wysiewanie marchewki. Tak jak już mówiłam wcześniej, marchewek mam kilka odmian. Mam marchew fioletową, kolorową i tą moją ulubioną Bolero. No i wysiewamy. Za pomocą deski wyznaczam sobie rzędy. Co po czym siać? Jak nie wiecie, jak uprawiać warzywa zgodnie z płodozmianem, to polecam Wam, żebyście zamówili sobie mój poradnik o płodozmianie. Tam wszystko jest ładnie opisane. W opisie filmiku będziecie mieli link. Za pomocą deski robię sobie ładne linie. Nie wiem, czy będą w równych odstępach, ale postaram się. I tu ostatni. Wgłębienia robię na około 0,5 cm. Więcej nie trzeba. Chodzi o to, że jak będzie za głęboko, to ta marchew nie będzie wschodzić. Ale jak wysiewacie dosyć płytko, ona wzejdzie troszeczkę lepiej. Ale trzeba pamiętać o tym, żeby na okrągło podlewać, żeby ona wykiełkowała, bo jak będzie tak płytko wysiana, to ona może Wam nie wschodzić. Kolorowa marchewka trafiła mi się otoczkowana. Zwracajcie uwagę na to, jak kupujecie nasionka, czy chcecie mieć takie otoczkowane, czy nie. Marchewkę wysiewam starannie, co 3, co 5 cm, żeby później nie trzeba było przerywać. Marchewkę, jeżeli byście wysiali za gęsto, to niestety, ale ona będzie później do przerywania, a ja nie mam czasu już później na przerywanie, więc wolę wysiać ją teraz tak po prostu starannie. W rzędy, w które wysiewacie marchewkę, warto sobie wysiać kilka nasionek rzodkiewki, żeby widzieć dokładnie, gdzie idą rzędy marchewki. Marchewka kiełkuje dosyć długo i czasami przez przypadek można ją wypielić, a żeby tego uniknąć, no to warto sobie po prostu powysiewać w tych miejscach jeszcze dodatkowo kilka nasion rzodkiewki albo sałaty. Tutaj akurat już nieotoczkowane tej Bolero. Jeżeli macie problem z tym, że właśnie prace ogrodowe takie, gdzie klękacie albo gdzieś tam kucacie, są dla Was problematyczne, to warto albo sobie kupić nasiona na taśmie, albo sobie takie taśmy zrobić samemu. Ja kilka lat temu dodałam Wam na kanale, macie odcinek, jak zrobić sobie właśnie nasiona na taśmie i bardzo polecam, bo to jest bardzo duże ułatwienie. Ja jak byłam w ciąży, a z reguły właśnie w tych miesiącach, gdzie trzeba było wszystko wysiewać, to miałam największy brzuch, to wtedy sobie po prostu robiłam taśmy wcześniej i tylko robiłam rowek, wkładałam taśmy, zasypywałam delikatnie. Pamiętajcie, żeby tych taśm nie zasypywać za głęboko, bo te taśmy no, są większe i czasami łatwo po prostu zrobić za duży rowek i ta marchew nie będzie Wam wschodzić. Bo czasami ktoś nam pisał, że te taśmy się nie sprawdzają, bo to jest słabo kiełkuje, ale tak naprawdę to głównie z naszej winy, bo po prostu za głęboko to robimy.
Następna marchewka, też nieotoczkowana. Tutaj wysieję sobie troszeczkę gęściej, bo moje dzieciaki uwielbiają te młode, kolorowe marchewki. Resztę marchewek wysieję sobie później, dokładnie, w innych miejscach w ogródku. A teraz uciekamy, żeby pokazać, jak się wysiewa coś następnego, bo razem z marchewką, często, żeby odstraszyć połyśnicę marchwiankę, ja sobie sadzę dymkę tak tutaj na bokach grządek, w których wysiewam marchewkę. Chodzi o to, że cebula z tym swoim systemem korzeniowym wydziela taki aromat, który odstrasza połyśnicę marchwiankę. No i jedno z drugim fajnie sobie rośnie. I tak dookoła skrzyni sobie po prostu tą cebulkę tutaj wciskam. Muszę w ogóle Wam się przyznać, że mam konflikt interesów, bo z dziećmi nie chcę nagrywać, bo oni tu robią za dużo hałasu, ale z drugiej strony moje dzieci tak ciągną do prac ogrodowych, że później jak widzą, że coś jest wysiane albo wysadzone, to są na mnie źli, że robiłam to sama. Więc dlatego często nagrywam Wam na takim małym kawałku, bo muszę zostawić resztę dla dzieci. Także wiecie, jak wysadzać cebulkę. Ważne jest, żeby cebuli za głęboko nie wsadzać. Tak ją tylko wciskamy tutaj na wierzchu. Jeżeli podniesie Wam się za wysoko, bo cebula jak będzie wysuwała ten system korzeniowy, no to może czasami się unosić, to ją tak delikatnie sobie wciśnijcie. No, teraz delikatnie to wszystko zasypuję i zaraz wszystko porządnie podleję. I na wierzchu rozwinę włókninę białą, żeby zatrzymać wilgoć, no i jednocześnie, żeby ta ziemia była cały czas ciepła, żeby ta marchewka wykiełkowała mi szybciej. W tej skrzyni powysiewam sobie rzodkiewkę i szpinak. Szpinaku nie będę wysiewała jakoś przesadnie dużo, bo wiecie, że ja pokochałam szpinak malabarski, ten pnący, jeżeli nie wiesz. Jeżeli ciekawi Was, co to jest za szpinak pnący, to całkiem niedawno dodawałam odcinek o szpinaku malabarskim. A tutaj powysiewamy rzodkiewkę w kilku rzędach. Ja rzodkiewkę wysiewam trochę gęściej, bo lubię do pierwszych sałateczek, takich wiosennych, czy nawet na kanapkę z jajkiem, młode listki rzodkiewki. Są bardzo smaczne. Także wysiewam sobie rzodkiewkę. Jak widzicie, już porobiłam sobie rzędy. Rzodkiewkę normalnie, jeżeli chcecie mieć ją na takie kuleczki same, czy tam podróżne kształty, to wysiewajcie co 3-5 cm. Ja wysiewam trochę gęściej, tak co 2 cm, żeby właśnie mieć jej troszeczkę więcej. Rzodkiewkę możecie dosiewać jeszcze do samego końca kwietnia. Także ze spokojem, jak jeszcze nie macie to nasion, no to sobie dokupcie. Tylko że rzodkiewka później, jak już będziecie chcieli ją wysiewać gdzieś tam w drugiej połowie maja, to już będzie bardzo szybko szła w kwiat. Pamiętajcie o tym, że rzodkiewka bardzo lubi wilgoć i jeżeli będzie miała za mało, no to po prostu będzie mała i ostra i najczęściej atakowana przez jakieś szkodniki. A tak jak będzie szybko wyrastała, to ona szybciutko będzie gotowa do zbioru, no i będzie smaczniejsza i bardziej licznie będzie rosła w swoim ogródku. Ja tu się męczę, bo widzicie, tak sobie skrzynię ułożyłam, że tutaj ledwo mogę dojść. Znaczy mam dojść z tamtej strony, no ale tutaj siostra z kamerą musi gdzieś sobie chodzić. Także tutaj sobie podosiewam, a tam wysiejemy szpinak. Mam w ogóle, muszę się Wam pochwalić, że w tym roku dostałam nasiona rzodkiewki o smaku wasabi. Jest taka zielona i podobno bardzo ostra, także jestem bardzo jej ciekawa. Później, jak już wyrośnie, to będę Wam ją pokazywać. Tam na końcu wysiejemy szpinak. Jak wysiewacie szpinak matador, to wysiewajcie go na głębokość około 1 cm, a jak wysiewacie szpinak nowozelandzki, to on ma zdecydowanie większe nasiona, takie gwiazdki, to szpinak nowozelandzki musi być wysiany na głębokość około 3 cm, a ten matador spokojnie może trafić na głębokość około 0,5 cm, 1 cm. I jak macie skrzynie podwyższone, to starajcie się nie chodzić po ziemi. Ja sobie, jak widzicie, zawsze staram się chodzić po desce. No i tutaj ładnie wysiany, wszystko ładnie sobie zasypuję i rzodkieweczki również i zaraz wszystko obficie podleję, bo jest naprawdę bardzo sucho. O rety, nagrywasz to? Nie ma twojej głowy, ale jest bo. Przepikuje się, nie ma co się martwić. W tej skrzyni wysiewam sobie sałatę, później w tej skrzyni będą rosły pomidory, więc na pewno tą sałatę przed pomidorami sobie zjemy.
Możecie powysiewać sałatę gęściej. Sałata dobrze znosi przeniesienie, czyli pikowanie albo tam przesadzanie w nowe miejsca. Także śmiało można wysiać jej gęściej. Ja sałatę, jak oglądacie mnie dłużej, to już doskonale wiecie, że lubię sałatę modelistki. Takie nowe przyrosty. Więc ja wolę sałatę wysiewać gęściej, żeby tych listków młodych było dużo. A później, jak już te młode listki gdzieś tam powyrywamy, no to zostanie kilka takich sałat, które już mają miejsce na to, żeby sobie zawiązywać duże główki. Duży główek, rzadko z dużych główek korzystam. W szklarni mam wysiane sałaty masłowe, takie właśnie z jogurtem czy tam ze śmietaną, żeby sobie zjeść do obiadu. A raczej używamy właśnie do sałateczek. A do sałateczek to najlepsze są takie młode listki. Sałaty możecie też tak samo jak marchew, czy pietruszkę, czy inne warzywa kupić na taśmie, albo możecie powysiewać sobie po prostu z nasion. Tutaj, jak widzicie, wysypała mi się sałata kolorowa, takie różne mieszanki odmian, to już tylko po prostu wezmę z tą ziemią, tu gdzieś rozniosę. A sałata rzymska wysypała mi się tu, to będę pamiętać, że to jest sałata rzymska. Co za sytuacja tutaj. Tutaj wysieję sobie jeden rządek sałaty masłowej. Odmian sałat jest bardzo, bardzo dużo. Warto robić sobie takie, wysiać sobie fajne, kolorowe odmiany, które będą dekoracją na naszych grządkach. Gdzieś jedną taką kolorową wciśniemy sobie koło groszku, tutaj na przykład taką karbowaną, w zeszłym roku miałam tutaj na przodzie koło szklarni, też ładnie tak sobie zwisała z boku, bardzo ładnie to wygląda, także oprócz tego, że są smaczne, to jeszcze dodatkowo robią za dekorację naszych ogródków warzywnych. Na tej grządce będę wysiewała sobie teraz koper. To będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj będę wysiewać. Słuchajcie, jeżeli w poprzednim roku mieliście koperek u siebie w ogródku i wykształcił wam właśnie te piękne takie kwiatostany, to na pewno wam się wysieje on sam w ogródku. I on jest bardzo smaczny. Ten, który wysieje się sam z nasion, jest zdecydowanie lepszy od tego, który wysiewam teraz. Nie wiem, w czym tkwi ta tajemnica, ale tak zawsze jest. Koperek wysiewamy bardzo wcześnie, z racji tego, że jak tylko ziemia się nagrzeje, to on sobie będzie wiedział, kiedy wykiełkować i im wcześniej nam wyrośnie, tym wcześniej go zbierzemy bez mszycy. Ale jeżeli w waszych ogródkach często występuje mszyca, to możecie sobie nakryć siatką, taką moskitierą na kapustę, które używałam w zeszłym roku. Ja ją kupowałam na AliExpress, ale jeżeli nie chcecie zamawiać sobie na AliExpress, to możecie udać się do Ikei, kupić najtańsze firanki, takie białe, które mam na tarasie. One świetnie będą się sprawdzały jako właśnie taka osłona przed mszycą. Ja właśnie te firanki będę stosowała w tym roku u siebie w ogródku. Szkoda, że nie ma czarnych, bo by czarnych to by nie było widać, ale no... są bardzo fajne, wytrzymałe, bo jak na tarasie wisiały przez cały sezon i nic się z nimi nie stało, a wiecie, burze, nie burze, nic im nie zaszkodziły, no to na pewno to też wytrzymają tutaj na rabatach, na warzywnikach. Robię sobie takie paski o głębokości około 0,5 do 1 cm i wysiewam dość gęsto. Te rzędy robię sobie tak na około 10 cm, ponieważ ja ten koperek będę zbierała bardzo wcześnie. Chodzi mi tylko o to, żeby wrzucić sobie do zamrażarki. Jeżeli macie szklarnie i albo jakieś tam tunele foliowe, to możecie sobie już też tam powysiewać koperek, on będzie jeszcze wcześniej. Zostawcie sobie oczywiście kilka koperków, żeby mieć na później, żeby one sobie zakwitły, żeby było do ogórków kiszonych, ale tak... Tutaj akurat wysiewam z myślą o tym, żeby włożyć do zamrażarnika. No i tutaj, tu za chwileczkę też sobie wysieję. Koper możecie po prostu wziąć sobie w rękę i rzucić w warzywniku. On się sam wysieje. I on sobie wzejdzie właśnie do tych kiszonych ogórków. Gdzie wyjdzie, tam wyjdzie. A dodatkowo tutaj właśnie, żeby było do zebrania, do zamrożenia, to sobie wysiewamy tak gęsto. Gęsto, nawet nie patrzę ile, tylko po prostu sobie takie szczypty w rzędach wysiewam. Za jakieś 2 tygodnie, 3 będziecie mogli już przyjść tutaj do mnie na kanale, na YouTubie, zobaczyć jak to wszystko pięknie już wschodzi. Jak to wszystko ponakrywam włókniną, to wykiełkuje mi zdecydowanie szybciej. Ale z tą wodą to w tym roku trzeba naprawdę sobie jakieś tam beczki uszykować, bo będzie sucho. Ale jak będzie sucho, to pomidory będą udane. Bo nie będzie zarazy ziemniaczanej aż tyle.
Ale ogórków nie będzie. No tak jest w ogrodzie, że jedno rośnie, drugie nie rośnie. Co roku w spiżarkach pełno jest innych słoików. Słuchajcie, to już koniec dzisiejszego odcinka. No życzę Wam z całego serducha, żeby była piękna, słoneczna pogoda, piękna wiosna, żeby trochę popadało jednak, bo no, sucho mamy w tych naszych ogródkach. No i udanego sezonu! Działajcie!